Camocode R8. To jest pełna nazwa nowego łóżka firmy Mivardi. 8, czyli na 8 nogach. Łóżko całkowicie proste. Tutaj na podwójnych zawiasach z każdej strony otwierające się. Można usiąść zarówno z jednej i z drugiej strony. Ono się nie złoży dzięki właśnie tym 8 nogom. Długie 215 cm i szerokie, bo aż 98. Jak widać, bardzo gruby materac, ale nie widać tego, co jest pod tym polarowym materacem. Znajdują się dwie warstwy. Pierwsza to jest wypełnienie z pustych włókien, a druga warstwa to jest samo pompujący się materac. Ostatnio właśnie tego typu konstrukcje zawitały do łóżek karpiowych. Tego materaca praktycznie nie trzeba dmuchać w poduszce. Z tyłu poduszki jest zawór, który odkręcamy. Ten materac sam się pompuje. Natomiast jeżeli chcielibyśmy go jeszcze mocniej napompować, żeby był jeszcze twardszy, oczywiście możemy dmuchnąć i go podpompować. Więc trzy warstwy. Polar, materac samopompujący i jeszcze pomiędzy nimi izolująca warstwa. Grube, naprawdę grube boczki, bardzo wygodne i tak ukształtowane, że w tylnej części na nogi są węższe, natomiast tutaj, gdzie trzymamy ręce, one są prawie o połowę szersze, żebyśmy mieli po prostu wygodę podczas spania. Boczki i miękka poduszka wszyta tutaj w przedniej części, też pokryta polarem. Patent Mivardi nogi, nie tylko chodzi o szerokie stopki oczywiście, ale sposób regulacji tych nóg. Tutaj z tyłu jest dźwignia, którą jeżeli naciśniemy, noga sama nam się wydłuży. I wtedy tylko, jeżeli chcemy to zamknąć, wystarczy nacisnąć tę dźwignię, wraca do poprzedniej pozycji. Bardzo wygodny, nie musimy używać dwóch rąk, jeżeli chcemy wyregulować długość nogi. Bardzo ważna rzecz, żeby łóżko było twarde, nam się nie zapadało. Te naciągi pod spodem są dwie warstwy. Tu jest pierwsza warstwa, naciągnięta oczywiście gumami i druga również dodatkowo naciągająca nam ten najbardziej newralgiczny punkt, czyli w okolicach krzyża.